a ze mną jest już śpiewak światowej sławy, tenor Piotr Beczała. Witam serdecznie. Witam Państwa, bardzo mi miło. Bardzo, bardzo mi miło również. No można powiedzieć, że sytuacja, która trwa obecnie, wymusiła na Panu trochę spowolnienie, zaszycie się w domu, bo dotychczas ten grafik koncertowy, występów, udziału w spektaklach teatralnych był bardzo napięty. Chciałem się zapytać, jak się Pan z tym czuje i jak się Pan odnalazł w tym, no poniekąd pewnie nowym rytmie życia. Zupełnie nowy rytm życia. Sytuacja, w której się teraz znajdujemy, jest zupełnie nieoczekiwana i taka no, specjalna. Jesteśmy od ponad miesiąca w Polsce. Od ponad miesiąca i 3 tygodni jestem, jakby to się ładnie mówi, na urlopie. Mam czas na to, na co nie miałem czasu przez ostatnie 20 lat, na czytanie książek, na rozmowy, na przemyślenia pewne, na troszkę takim zajmowaniem się rzeczami, które no, nie są normalne w tym zwariowanym trybie życia, który miałem do tej pory. Nasze spotkanie też się odbywa ze względu na premierę płyty Vincero. No właśnie, to jest Pana nowy album i chciałem się zapytać, czego mogą spodziewać się słuchacze po tej płycie? Co to za album? To jest dla mnie jakby nowy projekt w repertuarze, który jest moim jakby moją przyszłością przez kilkanaście następnych lat. Nie zamieniam repertuaru, który śpiewam teraz, na nowy, werystyczny, ale będę go sukcesywnie poszerzał o role, w których zaprezentowałem się częściowo w fragmentach na tej płycie Vincero. Oczywiście mam już pewne doświadczenia w tym repertuarze. Płyta właściwie miała się ukazać w lutym zeszłego roku przy moim debiucie jako Cavaradossi w wiedeńskiej Staatsoper. Ale z uwagi na to, że nagraliśmy płytę z parocznym poślizgiem, z uwagi na występ mój w Lohengrinie w Bayreuth w 2018 roku, musieliśmy zupełnie przełożyć jakby nagrywanie płyty i no, udało się ją zakończyć do końca roku 2019 i teraz właśnie będzie premiera. Tak, światowa premiera odbyła się 15 maja, a w Polsce płyta będzie dostępna 1 czerwca.